Wyzwanie Tropical. Dziś odcinek specjalny, bo każdy akwarysta kojarzy firmę Tropical właśnie z akwarystyką. I ja będę dzisiaj chciał Wam pokazać i zdradzić tajnik, jak skonstruować samodzielnie szafkę pod akwarium. Zabierzmy się do pracy. Szafka będzie wyglądała w ten sposób. Tu Wam narysuję, moi drodzy. 1200 mm szerokości, 720 wysokości i głębokość naszej szafki 400 mm. No, zrobimy 3 sztuki drzwiczek, ładne gałeczki. Niby prosta sprawa, ale musimy zwrócić tutaj uwagę na pewne szczegóły, które wyróżniają szafkę pod akwarium od zwykłej szafki, którą możecie dostać od cioci, wujka. Ta szafka musi wyglądać troszeczkę inaczej. I my ją zaraz zrobimy. Oprócz rysunku potrzebujemy docięte wcześniej już elementy, zalaminowane okleiną PCV. Ja wybrałem taki kolor, myślę, że będzie fajnie to wyglądało. Okleina PCV, czyli plastik odporny na wodę, odporny na uderzenia. Posłuży nam przez wiele lat taka szafka. Zawiasy do montażu naszych frontów, nóżki regulowane, bo istotną sprawą jest wyregulowanie tej szafki. Nasze podłogi nie są idealnie równe, więc nie chcielibyśmy, żeby to akwarium stało jakoś niestabilnie, nierówno. Do tego nam posłużą te nóżki. Specjalne wkręty do skręcania płyt wiórowych, zwykłe wkręty, dużo tych wkrętów, młotek, ścisk, miareczka, no i oczywiście wkrętarka z odpowiednim wiertłem do konfirmatów, czyli do tych wkrętów. Mamy wiertło prowadzące, faskę i ostatni faskownik, żeby nam się ładnie chował łepek, a nie uszkodził nam naszego laminatu, i wkrętareczka. Zabierzmy się do pracy. Dobrze. Nasz pierwszy element, który będzie dolnym wieńcem. Dolny wieniec, czyli element, na którym będą podparte boki. Będzie to wyglądało w ten sposób. Dlaczego tak? Dlatego, że wtedy ciężar naszego akwarium będzie podparty na całej płycie. Normalnie to szafki powinniśmy skręcić w ten sposób. Tu byłby wkręt, ale obciążenie, które byłoby na akwarium, mogłoby wyrwać nasz bok. A my robimy to właśnie w taki oto sposób. Nawiercamy tym naszym wiertłem do konfirmatów. Znaczymy sobie na lewej stronie, bo strony są dwie. Ta jest brzydsza, więc będzie stroną lewą. Odznaczamy sobie miejsce 5 na 9 mm. Za pomocą naszego wiertła nawiercamy sobie otwory. Będzie nam wygodniej skręcić po prostu później całą konstrukcję. Czyli wiertło prowadzące, faska i ostatni faskownik. I tak każdy z tych otworków nawiercamy. I teraz składamy boki. Tak samo wybieramy ładniejszą stronę. Ta jest śliczna. Przykładamy nasze elementy. Staramy się, żeby równo było tutaj z przodu i nawiercamy. Raz. Wkrętarka. Nasz konfirmat. I teraz to, co Wam mówiłem. Jeżeli nawet wisi sobie ten bok, to nawet naciskając z dużą siłą, nie złamie nam się ta płyta. Ta konstrukcja tak powinna właśnie wyglądać. Drugi bok. Drugi boczek. Tak samo ustawiamy, nawiercamy i wkręcamy. Konstrukcja zrobiona, na tym będzie blat, ale zanim tutaj pojawi się blat, damy dwa szprosy, które połączą nam te boczki i ustabilizują całą szafeczkę. No i tutaj już albo poprosicie kogoś do pomocy, albo przy pomocy ścisku przyłapiemy sobie ścisk po jednej stronie. Z tej strony odznaczymy sobie wymiar 5 na centymetr, 5
na centymetr. Centymetr. I ponownie nawiercamy. Tak jest wygodniej. Od razu Wam mówię. Jedna strona. Trochę będę się kręcił jak ryba w akwarium, od prawa do lewa. Dobra, mamy nawiercone i teraz dzięki temu ściskowi, proszę bardzo, kładziemy sobie nasz ścisk. Tam już nam nie spadnie, a tu możemy ręką ustawić sobie, żeby mieć idealnie równo nasz sztros. Przerzucimy sobie to i analogicznie po drugiej stronie ta sama operacja. Konstrukcja jest cała, no ktoś by pomyślał, dobra, kładziemy na to blat, dziękuję, już kładę akwarium, ale nie, moi drodzy, to wszystko by zaczynało się uginać. Musimy wstawić dwa elementy, które będą wspornikami naszego blatu, na którym stanie wielkie, piękne akwarium. Zanim przymocujemy nasze fachy, czyli nasze wsporniki pod blat, dobrze przyłożyć sobie fronty i zobaczyć, w których miejscach mamy łączenie naszych frontów, żeby w tym miejscu były zamontowane fachy. I teraz przykładamy sobie 3 mm mniej więcej. Zostawiamy przerwy. Ołówkiem znaczymy kolejne 3. To jest przerwa między frontem. Ustawiamy do kreski. Czyli w tym miejscu powinna znaleźć się nasza facha, wspornik. Dosłownie po środku tej naszej kreski. Wtedy drzwi oprą się równo po jednej, jak i po drugiej stronie. No ale już teraz ten wymiar mamy, więc jest to łatwizna. Wystarczy tylko odmierzyć 38, tutaj wyjdzie nam i 4 środek naszego elementu. Tu mamy otwory, w których będziemy to nawiercali, ale jest jeszcze jeden łatwiejszy sposób. Bo jeśli rozpiszecie sobie naszą piękną szafeczkę lub też dacie to stolarzowi, który Wam naszykuje takie elementy, to on Wam już wyliczy półkę. Z jednej, jak i z drugiej strony. I teraz zamiast to wszystko odznaczać, nawiercać, wystarczy wziąć tą półkę, przyłożyć do boku. W tym miejscu będzie półka. I co się dzieje? I dzieje się, że i tak mamy to po środku. Ale zupełnie prościej to zrobić. I teraz każdy skręca jak chce. Ja Wam pokażę, jak ja bym to zrobił. Stawiam szafeczkę w ten sposób. Nawiercam sobie teraz otwory, te 9 mm od kreski. Dwa. To samo robię po drugiej stronie. Półki mam dwie. Więc robię tylko tak i tak, znajduję fachę, przykładam półki do pionu i to już jest mój wymiar. Nawiercić i wkręcić wkręt. Pierwsza nasza facha, czyli wspornik, jest zrobiony. Podnoszę półki tylko do góry, znaczę kreskę z jednej, z drugiej strony. No i co? Każdy z Was teraz powie mi, no co, no szafka jak szafka. No, boczki, wieniec, szprosy, facha. Ale jest jeden mały myk. Nasze fachy są płytsze od boków. Po co? Po to, żeby nie robić otworów na różnego rodzaju kable. I teraz, kochani, wstawimy sobie pełne plecy. Z takiej samej płyty, jak mamy konstrukcję naszej szafki. Dzięki temu blat będzie oparty na bokach, na naszych wspornikach, czyli fachach i na pełnych plecach. Przekręcamy. Przykręcamy nasze plecy. I dzięki temu możemy sobie każdą wtyczkę przeciągnąć bez potrzeby wycinania w boku. Jest ładnie, estetycznie dostępna kable z każdej strony. Dobra, półeczka. Po środku półka na stałe,
Czyli musimy sobie odznaczyć wysokość, jaką chcemy, tak żeby zmieściły nam się tutaj pokarm dla rybek, to co potrzebujemy do obsługi naszego akwarium. Ja zrobię tutaj 30 cm półkę. Kreseczka zrobiona, pod spodem nawiercam. I to samo, przytrzymajmy sobie tutaj ręką do kreski. Spójrzcie sobie, prosta konstrukcja, ale wytrzymała. Wytrzyma ciężar naszego akwarium. Dzięki konstrukcji sporników pionowych i pleców mamy miejsce na przełożenie kabli, czyli nie ma problemu z jakimkolwiek kablem, który musimy mieć dociągnięty do urządzeń, które obsługują nasze akwarium. Ale ta szafka nie może stać bezpośrednio na ziemi. Dlatego zrobimy sobie cokolwiek i zamontujemy nóżki regulowane. Ja na coku wybrałem też tą samą płytę. Wystarczy, że sobie ją równo teraz zamontuję. 4. I teraz, no gdzie? Za pomocą wkrętów przykręcimy od spodu, żebyśmy nie mieli ich na wierzchu, nasz cokół. Zamontowane. Ta płyta ma spełnić jeszcze jedną rolę. Chcę dać takie małe nóżki regulowane. Tutaj mamy około centymetra regulacji, więc na tych 1,20 m myślę, że spokojnie wypoziomujemy nasze akwarium, ale gdybym robił to w jednej płycie, mielibyśmy dziurę, która byłaby bardzo, bardzo nieestetyczna. Mamy dwie grubości, więc wymieniamy sobie wiertło na odpowiednie do średnicy naszej nóżki i nawiercamy. Ostatnia nóżka. O, dzięki temu będziemy mieli regulację na całej szerokości szafki. Ja teraz zdejmę tą szafkę. To się teraz popiszę trochę jeszcze krzepą fizyczną mimo wieku, że sam ją ściągnę. O, stoi za mną. Czy ona wytrzyma? Czy ona wytrzyma? Czekajcie. O, ludzie, jeszcze jednego dajcie mi tu stolarza, naprawdę. Spokojnie. No i co? Jest stabilna. Widzicie, ona się nie gibie, nie rusza się, jakby to nie zabrzmiało. Czas zrobić otwory pod zawiasy. Dobrze. O, dobra. Czemu tak przerzucam te drzwiczki? Dlatego, że chciałem, żeby słój przechodził z jednych drzwiczek na drugie, że po założeniu, żeby to wyglądało jak jedna płyta, tylko przecięta. Ile gorzej by to wyglądało, gdybyśmy zrobili to w ten sposób. Nie. Dobrze, wracamy. Ma być tak. Dobra, szafka stoi tutaj. To dajemy na dole, czyli to są nasze pierwszy front od tej strony. Otwór pod zawias. Miareczka, ołówek. Znaczymy sobie wysokość zawiasu. Ustawiam 10 cm. No i teraz ważna rzecz. Pod zawias puszkowy. Fres Fi35, a odległość środka naszego zawiasu 2,2. To każdy stolarz o tym wie. W nocy go budzą i on wie, gdzie ma być zrobiony fres pod zawiasy. 10 na 2,2. Fres czpień, który centralnie wbijamy w nasz zaznaczony punkt i wiercimy otwór. Zawias. Wkładamy w nasze puszki. Fajny patent, żeby zawiasy nie były zamontowane w taki sposób. Wystarczy prosta deska, poziomica. Dojeżdżamy do zawiasów. Wiemy, że mamy je ustawione w odpowiedni sposób. Dobra, montujemy front. Ustawiamy sobie to równo. Tutaj na palec, po środku naszego zawiasu. Śruba regulacyjna, odpuszczamy trochę i okej, już Wam pokazuję,
słój ułożony, jedna formatka przecięta po prostu na trzy sztuki frontów. To co? Bracik! Mocujemy blacik, też prosy, które montowaliśmy, służą do tego, żeby po prostu za pomocą wkrętów zamocować blat. No i co? Fajnie wygląda. Dzięki temu, że słój dałem w poprzek, ta szafka wydaje się szersza. Bo zasada jest taka, słój w poprzek, wzrokowo nam się to rozszerza. Jakbyśmy dali słój w pionie, to wtedy szafka wydawałaby się wyższa. Zaznaczmy uchwyty i tu ukłon w stronę pań. Wybrałem kryształki, drogie panie. Piękne. Zamontuję je po środku, będą fajnie wyglądały symetrycznie, więc zabieramy się do pracy. Pięć, wiertło. Szafeczka gotowa, moi drodzy. Kilka rad ode mnie. Taką szafkę musimy ustawić blisko zasilania elektrycznego. Będziemy potrzebowali tam w środku minimum 5 gniazdek na cały osprzęt do akwarium. Nie należy takiej szafki ustawiać blisko kaloryferów i ciągów komunikacyjnych, bo ciepło sprzyja rozwojowi glonów, a tego nie chcemy. Więcej informacji o akwarystyce na kanale Tropical Edu. Ja tylko dodam, że szafka ma wymiar 120x40 i takie akwarium wytrzyma, więc całkiem spore. Zgłaszajcie się, jeżeli ktoś ma ochotę zacząć przygodę z akwarystyką, to jak najbardziej tak. Jak ktoś chce mieć kolejne akwarium, zapraszam.